Witam wszystkich oglądających. Film będzie poświęcony budowie efektu gitarowego. Jest to kopia Tube Skirmera. Pierwszy raz buduję efekt. Pierwszy raz cokolwiek elektronicznego buduję od jakichś 10 lat. Efekt będzie budowany od samego początku, od podstaw. Nie będzie to żaden zestaw zrób to sam. Będzie to tak wygląda w tej chwili. A po skończeniu będzie to kostka w takim pudełeczku. Na filmie będą przedstawione poszczególne etapy wykonania tego efektu. Od rysunku na kartce. Rysunek będzie przedstawiał ścieżki. Te ścieżki później naniosę na taką płytkę. Oczywiście odpowiednio wyciętą do wymiarów pudełka. Potem ta płytka zostanie wytrawiona, wywiercone zostaną otwory, wlutowane elementy i efekt zostanie uruchomiony. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Sam nie wiem. Ponieważ tak jak mówiłem na początku, nie budowałem wcześniej efektów gitarowych. Także zapraszam do oglądania. Teraz przedstawię Wam poszczególne elementy tej układanki. Zaczniemy od płytki. W sumie teraz to jest płyta jeszcze, ale wkrótce zostanie z niej wycięta mniejsza płytka, na której będą narysowane obwody. Co dalej mamy? Kondensatory wykorzystywane do tego. Tu są gałki i gałki diody, które będą odpowiedzialne w sumie za obcinanie tych gór sygnału. Tak się wyrażę dość prosto. I tranzystory. Idziemy dalej. Rezystory jakieś, tu jest zasilania, będzie tutaj też gałka, jak zwróciliście uwagę, wszystkie te gałki mają różne kolory. Ta jest żółta, tutaj mamy niebieską, zieloną i czerwoną. Czerwoną wrzucę jako odpowiedzialną za poziom gainu, za poziom przesteru. Tutaj są też diody i tranzystory, tylko inne. I teraz będzie możliwość zamiany tego. Jeśli nie będzie mi odpowiadała barwa tych elementów, to zawsze można wsadzić te elementy i myślę, że będzie to inaczej brzmiało. Ale to później zobaczymy, co dalej. Dalej jakieś potencjometry, kabelki. Przełączniki, one będą potrzebne do modyfikacji tego efektu, ale o tym powiem później. Przełącznik True Bypass, jakby ktoś nie wiedział, tak to wygląda. I przechodzimy, a jeszcze tutaj jakieś kondensatorki. Wchodzimy do bardzo ważnego układu. To jest wzmacniacz operacyjny, tak naprawdę główny układ tego przesteru, tego efektu gitarowego. To są 4 sztuki tego wzmacniacza. One są tak pakowane po prostu. Łącznie będą 4 różne wzmacniacze operacyjne. To jest pierwszy. To jest drugi. Tak wygląda pojedyncze tego kostka. Dwa pozostałe jeszcze jadą do mnie. Myślę, że jutro dojadą, góra pojutrze. Gniazdo jack. LEDy. Tutaj są narzędzia.
które będę wykorzystywał. No i obudowa. Obudowa jest aluminiowa. Czemu aluminium? No przede wszystkim dlatego, że to jest metal, czyli po prostu jest wytrzymalsze niż tworzywo sztuczne czy drewno. A poza tym metal również ekranuje to, co jest w środku. A w przypadku wszelkiej maści przesterów jest to ważne. Na razie jest puszka niepomalowana. Czysty metal, czyste aluminium. Planuję to pomalować na czarno, czarny mat. Powinno wyjść bardzo fajnie. No zobaczymy, zobaczymy. Skończona płytka z naniesionymi obwodami. Tak jak mówiłem, namalowałem je lakierem do paznokci. I tak to wygląda. Za chwilę będzie płytka wytrawiana. A po wytrawianiu najprawdopodobniej dzisiaj to zmontuję, ponieważ muszę przetestować modyfikacje, które wprowadziłem w tą płytkę, ten układ. Modyfikacje polegają na tym, że dodałem potencjometr, który powinien regulować bas, oraz dodałem inny układ diod odpowiedzialnych za powstanie tego przesteru, mówiąc tak bardzo prosto. I to również będę chciał sprawdzić, czy działa. W momencie, jak działa, będzie można przystąpić do przystosowania obudowy do nowych elementów, ponieważ przełącznik, jakby dodatkowy, jak i dodatkowy potencjometr, wymaga wywiercenia dziur. Dlatego nie chcę tego robić, nie wiedząc, czy te moje rozwiązania zadziałają. Nie jest to zrobione na podstawie jakichś wyliczeń, są to przypuszczenia. Mam nadzieję, że się potwierdzą i będzie fajnie. Przypuszczenia oczywiście są poparte informacjami w internecie. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem, gdyby ktoś miał wątpliwości. Płytka została sprawdzona pod kątem poprawności, czyli czy namalowałem wszystko jak trzeba, oraz czy nie ma tutaj połączeń między obwodami. No i się biorę za wytrawianie. Wytrawiać będę w nadsiarczanie sodowym. Proporcja tego proszku to jest 100 gram na pół litra wody. A że tak naprawdę będę to wytrawiał w 100 ml, czyli w jednej piątej. Tak, w jednej piątej. Sorry za to zawieszenie, ale jestem po pracy trochę zmęczony. Piątek jest jeszcze, także trochę mi się wyłącza myślenie. W jednej piątej. 1 piąta ze 100 gram to jest 20 gram, także odsypię 20 gram na wagę i wrzucę do słoika z ciepłą wodą i z układem. To
Sprawdzona, poprawiona, czy nie ma jakichś połączeń niechcianych. Najpierw będą lutowane elementy leżące, czyli rezystory, diody i podstawka pod stalaka. Następnie kondensatory, potencjometry i cała reszta.
Witam ponownie. Jak widzieliście, układ niestety nie działa. Spowodowane to było płytką, która zawierała błędy. Była tam zwarta jedna ścieżka. Poza tym sama technologia wykonania pozostaje wiele do życzenia. Szczerze się przyznam. Przez chwilę działał, później przestał całkowicie działać. Nie wnikałem dlaczego. Po prostu postanowiłem zbudować nowy. Poza tym obudowa również się okazała za mała ze względu na modyfikacje, które chciałem do niej wrzucić oprócz samej płytki. Za chwilkę zobaczycie, jak wygląda przygotowanie nowej obudowy. Samego przygotowania płytki nie będę już pokazywał, bo niczym się to nie różni od tego, co widzieliście wcześniej. Różnica tylko polega na tym, że nowa płytka nie jest malowana lakierem do paznokci, a jest zrobiona na następującej zasadzie. Ścieżki są wydrukowane na papierze kredowym, drukarką laserową, po czym ścieżki te są przeniesione na laminat za pomocą żelazka. Z racji tego, że żelazko jest gorące, a jak wiecie, wkład tonera reaguje na wysoką temperaturę, dlatego kartki są ciepłe po wyjściu z drukarki laserowej. Więc płytka wygląda tak. A teraz zapraszam na krótki materiał na temat przygotowania obudowy. Obudowa ma już nawiercone otwory oraz jest pomalowana na czarno, natomiast jest na niej również, będzie na niej również naniesiony rysunek. A więc zapraszam. We'll be right back.
Tak wygląda skończony efekt. I za chwilę przejdziemy na test brzmienia. Wzmacniacz to Fender Princeton 112, 65W, niestety tranzystorowy, nie mam lampy. Gałki na kanale czystym ustawione na 12, gałka volume minimalnie, ponieważ coś mam z ustawieniem głośności w tym wzmacniaczu, podobno to jest norma, każdy wzmacniacz tego rodzaju z tej serii tak ma. Że wystarczy delikatnie podkręcić i już głośność bardzo skacze. Mi to bardzo nie odpowiada, będę musiał to naprawić później poprzez zmianę potencjometru. Kanał drive. No i efekcik. Gitara wykorzystana do nagrania to Greg Bennett Ultramatic UM1 z przetwornikami Seymour Duncan SH2, SH4. Nie pamiętam, który jest gdzie. Nigdy. Na początek na kanale czystym będę grał. Później włączę efekt, pobawię się gałkami trochę. Następnie włączę, objaśnię modyfikacje, które wprowadziłem oraz je pokażę dźwiękowo, a na końcu spróbujemy przesterować, dopalić przester wzmacniacza. Spróbujemy, ponieważ tutaj również są problemy z ustawieniem głośności. Może być bardzo głośno. Zaczynamy. Thank you.
Jack wyskoczył. To była kopia Tube Screamera, uwypuklająca niższe częstotliwości. To jest oryginalna gałka Ton. I no tutaj niskie częstotliwości są jakby na stałe, natomiast regulowane są te wysokie. I ta gałka jakby zwęża ten zakres. Ta natomiast przesuwa dalej niskie częstotliwości. Ten potencjometr jeszcze dodatkowo to pogłębia, nie potencjometr, przełącznik jeszcze dodatkowo to pogłębia. Na pewno będzie to słychać. Bardziej takie mułowate. Teraz następny przełącznik. No i zaświeciły się oczka. Zgaszę światło, żeby było lepiej widać. Widać, jak oczka się świeciły jaśniej za każdym razem uderzenia w strunę. Dobra, teraz próbujemy dodatkowo przesterować kanał, dopalić kanał przesterowany we wzmacniaczu. Takie tam sobie pitolenie na gitarze.
Niestety kanału przesterowanego się nie udało dopalić, coś się zepsuło. Nie wiem, czy mi się tam coś we wzmacniaczu nie porobiło, później to sprawdzę. Myślę, że na tym można zakończyć test efektu. Na pewno jeszcze pokażę różnicę w brzmieniu, jak są oczka zaświecone, a jak je zgaszę. Tamto, oprócz tego, że jest głośniejsze, no jest również jaśniejsze. Także w jednym efekcie mam dwa różne brzmienia. No i tyle, jeśli chodzi o efekt. Nie wiem nawet, jak go nazwać. Dupe Screamerem go nazwać nie mogę. No, są modyfikacje wprowadzone różne. Po prostu efekt gitarowy. Na pewno nie jest to ostatni efekt. Jest to pierwszy efekt mój. W ogóle pierwsza budowla elektroniczna od wielu, wielu lat. Na pewno nie jest ostatni. Jeśli będzie zainteresowanie, to będę wrzucał materiały, jak będą budowane następne. Następnym w kolejce jest kopia Triple Wrecka. Mocniejszy trochę przester. Ten na pewno będzie używany. Jeszcze wracam na chwilę. Udało mi się dojść do ładu z tym przesterem we wzmacniaczu, także mogę pokazać, jak działa dopałka. W przypadku tego efektu, każdy wie, jak działa, natomiast w przypadku tego efektu, jaki ma wpływ na brzmienie. Już pokazuję. Najpierw przester czysty ze wzmacniacza bez dopalenia. Dopalenie z modem. No i na tym byśmy skończyli test.